Witam w Chinach, w mieście, które nazywa się Jinzhou. Jest to takie nieduże jak na tutejsze warunki, 2-milionowe miasto. Leży w północno-wschodniej prowincji Liaoning. Aktualnie przebywam w parku Guta. Jest to park o dużym znaczeniu historycznym, rekreacyjnym i sportowym. W parku tym znajduje się średniowieczna wieża, Muzeum Miasta Jinzhou i wiele miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu. W pierwszej części filmu zajrzymy do wypożyczalni strojów chińskich, następnie zwiedzimy kompleks budynków o typowej architekturze chińskiej, a na koniec pospacerujemy alejkami parku Guta. Startujemy! A teraz jestem w wypożyczalni tradycyjnych strojów chińskich. Mogłabym sobie zażyczyć sesję fotograficzną z profesjonalnym fotografem, tak żeby przymierzyć taki strój i wykonać profesjonalne zdjęcia. Pani mi przyniosła drugi strój, bardzo piękny. Niestety nie skuszę się na taką sesję, ale chętnie podotykam i popatrzę. Bardzo piękny outfit, rewelacja. Jak misternie wykonany, jaki delikatny materiał. Super to wygląda. Pani jeszcze przyniosła mi takie tradycyjne chińskie buciki do pokazania, ponieważ one pasują do tego outfitu. Ale też zwróćcie uwagę, jakie to są buty, jaki obcas zupełnie na środku, taki nietypowy. Nie zdecydowałam się na profesjonalną sesję zdjęciową w tradycyjnym stroju chińskim, ale cudownie było obejrzeć z bliska i dotykać tradycyjne stroje chińskie. I niesamowite były te buty, które mają obcas na środku stopy. Jestem już na terenie Muzeum Miasta Jinzhou. Kilka słów wprowadzenia, zanim zaczniemy zwiedzać. Jest to teren obejmujący ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i zebrano na nim prawie 100 tradycyjnych chińskich budynków. Są wśród nich pagody, świątynie oraz inne budynki, w których obecnie zaprezentowane są wybitne postaci z historii Chin
jak na przykład słynna Matsu, Królowa Nieba, lub też męczeństwo Chińczyków, którzy polegli w wojnie chińsko-japońskiej. Są tu też budynki z obrzędu religijnego. Zapraszam na zwiedzanie! Jestem teraz w świątyni królowej Matsu. Ta postać na ołtarzu to właśnie ona. Królowa zasłynęła swoją dobrocią i niezwykłymi umiejętnościami. Jest bardzo zapamiętana przez Chińczyków. Wychwalają ją i śpiewają pieśni na jej cześć. Thank you.
kończę już zwiedzać muzeum i zapraszam na spacer po parku. Zobaczymy, jak Chińczycy mogą aktywnie spędzać czas w parku Guta.
I to już koniec wspólnego spaceru po parku Guta w mieście Jingzhou w Chinach. Jeśli film się podobał, proszę o łapkę w górze i do zobaczenia w następnym filmie. Mały update na koniec. Niestety starożytna wieża nie była udostępniona do zwiedzania, a na terenie parku i muzeum było bardzo mało informacji dostępnych w języku angielskim.